Cześć, witam jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w porcie, jesteśmy w tak zwanej główce, czyli na tej zielonej latarni, co miga sobie na końcu naszego władysławowskiego falochronu. Przed chwilą był tutaj pan Sławek, który troszeczkę mi poopowiadał, co tutaj można dostać z tej główki, co on najczęściej łowi, na jakie przynęty łowi, więc troszeczkę wiecie, zasięgnę opinii jego, na co będziemy łowić i czym będziemy łowić. Postaram się za chwilę wam powiedzieć i pokazać. Ja tutaj specjalnego sprzętu jakiegoś nie kupowałem na to, żeby sobie po prostu tutaj troszeczkę w porcie, wiecie, połowić. Mam swoją taką wędkę Seacore Red Peak o ciężarze wyrzutowym 180 gramów. Ona w zupełności powinna mi starczyć, aczkolwiek wiecie, wędka tutaj może być w zasadzie obojętnie jaka. Najważniejsze chyba, co tutaj jest nam potrzebne w tej wędce, to to, żeby ona dała radę, żebyśmy dali radę nią podciągnąć naszą złowioną rybkę na tą wysokość, na której jesteśmy. No bo jednak jak rybę wyciągniemy z wody, to ona wtedy wtedy dopiero czuć jej ciężar. A ponieważ no, mamy tutaj z jakieś, no wiem, z 6-8 metrów, więc będziemy musieli po prostu tą rybę na taką wysokość wyholować do góry. Za chwilę wam pokażę moją przynętę, aczkolwiek ona dużo się nie różni od tych, co łowiliśmy z plaży w metodzie typowo surf castingowej. Łowimy no, na śledzia, czy na jakąś tam szprotkę. Łowimy również na dwa haki, typowo na grunt, czyli też mamy tutaj ciężarek. I żadnej filozofii wielkiej tutaj nie ma, tym bardziej, że nie musimy jakoś mocno daleko, wiecie, wyrzucać ten nasz zestaw, bo jeżeli flądra jest, to ona jest i tutaj też blisko, bo już taka specyfika tutaj tego naszego falochronu we Władysławowie jest taka, że on sięga dosyć daleko w morze. No i nie powinno być jakichś, wiecie, większych problemów z tym, żeby nasz zestaw musiał daleko, daleko hen wędrować, tak jak to mamy w typowej metodzie z plaży, czyli naszym surfcastingu. Zobaczcie jeszcze, tak wam pokażę, żadna filozofia. Widzicie, tutaj mam jakiś filecik. Jeżeli chodzi o ciężarek, ja dzisiaj stosuję 70, tak jak widzicie, jest bez tych wąsów. Jedynym mankamentem, który dzisiaj jest, to po prostu taki dosyć silny wiaterek, który spycha nam ten zestaw na umocnienia brzegowe. Ale jest ok, jesteśmy dobrej myśli, posiedzę tutaj z godzinkę, dwie, może coś się uda złapać. Cześć!